Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiam Mercedesa E500 w wersji W212, czyli nowszy model z 2011 roku. Tutaj auto, jak widzimy, z potężnym silnikiem V8 o pojemności 5,5 litra i mocy 388 koni. Została tutaj zamontowana instalacja BRC Sequent Plug and Drive. Pokażmy jej poszczególne elementy. Tutaj widzimy dwa filtry fazy ciekłej. Tu poniżej są widoczne dwa filtry fazy lotnej. Zaraz jeszcze pokażemy jedną ciekawostkę. Tutaj jest zamontowana specjalna listwa dedykowana do tego konkretnego silnika ze wszystkimi podwyższeniami filtra powietrza, żeby wszystko tutaj było szczelne i dobrze się trzymało. Reduktorów nie zobaczymy, reduktory są akurat schowane pod reflektorem w zderzaku. Są to też oczywiście dwa reduktory Genius Max. Cały komputer od instalacji gazowej znajduje się pod filtrem kabinowym. Tutaj widnieje tylko nasze podłączenie techniczne. I tak, spalanie benzyny w takim aucie jest około 18 litrów. Po montażu LPG mamy spalanie na poziomie około 20 litrów, czyli oszczędzamy na każdym 1000 km blisko 480 zł. Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 940 zł, na LPG już będzie to tylko 460. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik w aucie został zamontowany przy tunelu środkowym, w szczelinie między tapiterkami. Jest on wbrew pozorom bardzo dobrze widoczny z miejsca kierowcy i jest pod ręką. Przejdźmy teraz dalej. Wlew gazu mamy pod klapką. Tutaj mieści się pełnowymiarowy wlew, więc nie ma potrzeby dokręcania jakichkolwiek końcówek. I zbiornik. Zbiornik w aucie mamy w miejsce koła zapasowego. Tutaj podłoga jest nieznacznie uniesiona, ale akurat to nie przeszkadza w użytkowaniu. Został tutaj zamontowany zbiornik 67-litrowy, co daje nam około 54 litrów gazu i zasięg blisko 270 km. I tak, podsumowując, cena zestawu czy instalacji BRC Sequent Plug and Drive w tym konkretnym aucie jest to koszt 6400 zł i zwrot następuje po około 13 300 km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.